Malutki. Patrzcie, jaka misja. Opelek, Insignia. Nie, to nie jest mokra lampa. To jest zaparowana lampa. Pa. Wszystko od środka. Takie kurwa. Robię kleje. Trzeba klosz odklejać. Z Bixeną skrętny. Ciągle przetwornice padają, jak one w wodzie stoją, człowieku, tak ma to być. To psy. To też woda w środku. Można rybki wpuścić, no pływać tutaj. Tego akwarium, nie? Dobre je. Takie roboty, że trzeba będzie to rozklejać. Nowe klosze. Od razu polecą. Przetwornice. Nowy klej. Kurwa, lampy zajebały. Co tu się dzieje? Pozaklejałem, co by nie wody nie nawaliło w kostki. I tak o, jedna lampa już jest rozklejona, tą przetwornicę odpiąłem od tych ledzianów. O taka o, tu są jej numery. Tutaj też się woda z niej wylewała. A ten klosz to już kibel, tak już tam. No i to wszystko się poczyści, soczewkę się pomyje, pierdoły. No i to przetwornica, która była. Już też tu śniedzi pełno i się woda z niej wylewa. Pana to. O, słuchaj, jak bulgoczy, zobacz. Zobacz, się wylewa z niej. Ile wody w niej. Panie, to z wodą nie będzie chodziło? Dobra, ile leci. Jeszcze bulgoce. Kurwa, nie panie. Z drugiej też, tak trochę mniej, ale też woda wylatuje. Także więc, kupa dupa. Kolejny dzień zmagań, chyba to grzeje. Pryka tam, pryka. Insignia, dalej lampy. Usuwamy ten klej butylowy. Ale przejebane jest, człowieku. Paluszki bolo. Pokaż, pokaż tutaj. No to idzie tak o. Jak już dobrze się zacznie. Kombineryczkami. Cześć, włączyłam fleszę. O, patrz, jest tak, zawijasz rogala. I tam się ładnie. On usuwa. Ale to trzeba mieć farta, żeby tak szło. Czasami to tak nie idzie, się urwie i trzeba skrobać. Śrubokręt na ostro i jazda. Nie mam tego płynu do usuwania tego kleju. To zamówiłem z Allegro, to co później zamawiałem graty, to poprzychodziła te, co ma przyjść pocztą polską oczywiście, to kurwa miało być wczoraj, nie wiadomo czy dzisiaj będzie. Tak działa poczta polska u nas, pocztek tak zwany. Muszę na paczkomat wziąć, to kurwa tam widziałem. Jest, jak popija, jak się zamawia, to tak jest, kurwa, później. Idzie. O, patrz, jak poszło. Dobra, co ja będę to nagrywał. Trzeba wziąć i tego. Później efekt końcowy. Efekt końcowy będzie zajebisty, nowe klosze. Wszystko się pomyje. Malina będzie. Kładamy dalej lampiona. Kurwa. O, to trzeba jeszcze poczyścić bawełnianą szmateczką. No, soczewkę poczyściłem, wydmuchałem sprężarką. Tu poczyściłem te głośniki, gdzie są LEDy. No i co? I będziemy to składać. Nowy klosz jest, zawinięty jeszcze tu stary. I ślimak butylowy. Dobra, bierzemy się za roboty. No i tak, mamy wszystko poczyszczone. Klej butylowy, świeży, wyłożony w tej szczelinie. Kurwa, gdzie jest śrubokręt? A on tam w lizie, ten klosz go dociśnie. To teraz go opalarką podgrzać i klosza całego z góry. Trzeba patrzeć ten klosz jeszcze poczyścić tam, zobaczyć, żeby cholera nie w środku nie był brudny, bo już później dupa, jak złożymy. Dobra. Podgrzewamy klej, klosz na to. Ściskamy z uczuciem, żeby nie połamać niczego tutaj. Będzie to obs. Kloszek mamy założony.
powciskany. Tylko tak patrzcie, żeby jeszcze ten klej tu powyłaził. Takimi cęgami najlepiej za te ranciki sobie łapać. W sumie i tak, nawet jak się je tam trochę pokaleczy, to one nie są widoczne. Ten klej musi tam tak wyłazić. Czy z tej strony, czy z tamtej strony klosza wylezie, to widać, że jest uszczelnione. Takie szczypcami sobie można tutaj o pokombinować. Przejebany kształt ma ta lampa. Wywiasów najebany. Wyłaziło. No, z drugiej strony, jak nie stoi, to widać po wyłażonej. Ale pierdolenia, żeby taką lampę. No i co, teraz tutaj pomyśl, nie szorować, tylko spsikać elegancko i bawełnianą przemyć i można montować. A ten klej się już utwardzi sam. Ale ładnie, ja pierdolę. Tu paluchów już najebałem. Ale dobrze, to od zewnątrz, od wewnątrz starałem się, żeby tam nic nie było. Chociaż wiadomo, zawsze jakiś kurwa okruch się przyklei. Odciski palców na smalcu. A dobrze jest. Panie, nie wymyślaj pan. Kurwa. Tak powiem, roboty zakończone. Wyłącz zapłon. A wyciągnij kluczyk. O, dobra. Patrzcie na to. Już nie pokazywałem tego, jak to skręcam wszystko, bo w zderzach wiadomo, lampy trzeba przykręcić, podłączyć. Żadna tam filozofia. I tak o, wyszło. Nowy klosz. I tu nowy klosz. Poczyszczone, pomyte, wysuszone. Nowe przetwornice, żarówki LEDowe. I też przetwornica tego LEDów, od tych takich, o, DRL. No ok, ja to włącz zapłon. O, już LEDziki świecą. Elegancko. No, przekręć tam światełka. O, i są LEDy. Poziomują się, widać. I tak to świeci, o. A wrzuć długie. No dobra. Zajebucha. Regeneracja, nie? Zajebiście. Można zrobić co na wsi? Lampy? Na razie ich ostrzała. Kurwa, nie oryginalne przetwornice, błędy są. Dobra, to nieważne. No i co? Lewa trochę przywysoko, żeby podkręcić imbusem. Prawa za nisko. To się ustawi zaraz. Zieraczki. Długie. Bardzo ładne światła. Lampy jak nowy. Dobrze jest. Nara. No i ustawiłem lampki imbusikiem. Weź tutaj cyknij te wycieraczki. Zobacz, działają. Tu jest napisane, że działa skręcanie. A tu o. Skręcasz kierą i one zapierdalają. Działa te skręcanie. O. Up, up. Zapierdzielają. Kłamie mnie tutaj system.